To znaczy, my podjęliśmy decyzję zgodnie ze swoimi kompetencjami, czyli zarząd powołuje, odwołuje dyrektora samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej. Nie ma w tych kompetencjach obowiązku konsultowania tego z opinią publiczną. Zarząd, powołując kogoś na stanowisko, równocześnie jak gdyby ma odpowiedzialność za tą osobę i co ta osoba czyni. Tutaj wszystkie obiektywne czynniki wskazywały na to, że oprócz pozytywnych działań, które dyrektor podejmował, są poważne zarzuty, które się pojawiły, czyli negatywna ocena pracy SPZOZ-u, zaległości finansowe, nieregulowanie bieżących płatności w stosunku do dostawców, czyli zobowiązania wymagalne ponad wszelką miarę i również negatywnie oceniliśmy realizację projektu w sensie płatności, czyli wystąpiła dodatkowa nieprzewidziana płatność z tytułu pożyczki, która musiała być zaciągnięta w kwocie 100 tysięcy złotych. I są to powody, które już wystarczą do tego, żeby zmienić dyrektora. Oprócz tego oczekiwaliśmy również na to, że dyrektor nam przedstawi wizję funkcjonowania Leskiego Szpitala, jak to będzie się rozwijało. Nie otrzymaliśmy również takiej wizji. Stąd decyzja nasza. To, co obserwuję w trakcie tych ostatnich dni, no, budzi mój duży niepokój. To znaczy, że są ludzie, którzy czekają na takie okazje i oni udowadniają, że w sumie to im nie zależy na tym, żeby ten ZOS funkcjonował spokojnie, żeby informacje negatywne nie były przekazywane wszem i wobec. Im zależy tylko na tym, żeby wykorzystać tę chwilę do zdobycia krótkotrwałej popularności, bez odpowiedzialności jakiejkolwiek za to, co czynią. Złego dla mieszkańców Leska, ja uważam. Ja już wielokrotnie tutaj w różnych wywiadach demontowałem, że to nie był konflikt, tylko uwagi do sposobu funkcjonowania dyrektora, do tego, co osiąga. I to dyrektor był o tym dokładnie informowany już co najmniej od czerwca, kiedy była podejmowana decyzja o zatwierdzeniu bilansu i sprawozdania finansowego za 2012 rok. I od tego czasu praktycznie non-stop dyrektor wiedział o tym, co w trawie piszcie, jak to się mówi. Mało tego, dyrektor otrzymał propozycję polubownego załatwienia sprawy, żeby złożył rezygnację do czasu konkursu, miałby pełnić nadal funkcję dyrektora, nie przyjął tej propozycji. W związku z tym podjęliśmy kroki w celu jego odwołania i to się stało. Natomiast to można teraz tak, jeden powie to, że, a drugi coś innego, że konsultował, że uzgadniał. To nie jest tak do końca. Myśmy faktycznie monitorowali stan finansów SPZOZ-u co miesiąc, otrzymywaliśmy raporty, natomiast nie wtrącaliśmy się, bo takie uprawnienie nie mamy, do bieżących decyzji dyrektora. Tak, tak, tak. Znaczy, rozminęliśmy się jak gdyby w stosunku do oczekiwań. Dyrektor nie do końca rozumiał chyba, co my chcemy, albo nie chciał rozumieć, czego my oczekujemy i nie chciał współpracować w tym zakresie naszych oczekiwań. To znaczy, zacznijmy od końca. Nie wystąpiło w tym okresie żadne zagrożenie, wbrew tym hasłom, które tutaj padały, zagrożenie dla zdrowia, życia mieszkańców, absolutnie nic takiego nie było. Wszyscy pracownicy szpitala wiedzą, co mają robić, mają zakresy czynności, zachowali się profesjonalnie, nic się nie wydarzyło w tym czasie. To, co się wydarzyło, to dziwny zbieg okoliczności, że w dniu odwołania dyrektora nagle składa rezygnację jego zastępca, pani naczelna pielęgniarka przyjmuje funkcję, potem się rozchorowuje, rezygnuje z tej funkcji, więc to są takie zdarzenia, o których już wcześniej mówiłem, świadczą jak gdyby o poważnym traktowaniu szpitala. Tu nie było żadnych zagrożeń i z tego tytułu nic złego jak gdyby nie mogło się wydarzyć. Jeszcze raz powiem, że to uwidoczniło, komu naprawdę zależy na dobrej służbie zdrowia w Lesku. Na bazie tego protestu, który tu podobno się odbył, czy ta pikieta się podobno odbyła, to mogę powiedzieć tylko tyle, że dwa największe związki zawodowe w szpitalu plus lekarze, oprócz zaakcentowania jakiegoś zaniepokojenia, po wysłuchaniu wyjaśnień odeszli spokojnie, pełnili swoje funkcje. To zgłoszenie pikiety dokonał najmniejszy związek zawodowy. W zasadzie ten związek nawet nie przyszedł do starosty zapytać, dlaczego, po co i co się stało. Dwa związki zawodowe największe były na moje zaproszenie tutaj, ten trzeci związek się nie pojawił, od razu poszedł w konflikt bez wysłuchania naszych jakichkolwiek argumentów.
A te argumenty, które Związek Pani Orłowska szczególnie przekazywała mediom, nijak się mają do faktów. Liczby przez nią podawane są abstrakcyjne, zupełnie nie mają potwierdzenia żadnych dokumentów. Ja nie wiedziałem, że jest pikieta. No, przyjąłbym za normalne, że przyszła pikieta pod budynek, przyszła do starosty z jakąś petycją, z jakimś żądaniem. Ja te żądania, o których wspomniałem, znam nieoficjalnie z zawiadomienia komendanta, który przyszedł zawiadomić mnie, że tu będzie pikieta i poinformował mnie, jakie są jak gdyby motywy tej pikiety. Natomiast pikietujący, tak jak mówię, ani jako związek zawodowy, ani jako organizatorka pikiety nie była zainteresowana widocznie rozmową ze mną. Projekt jest realizowany na bieżąco. Na dzień dzisiejszy był tutaj dyrektor, poinformował mnie, że już rozpisał kontrakt z firmą, która poza przetargową ma wykonać pewne sprawy. Przetarg został ogłoszony. Oczekujemy, że wszystko zostanie zakończone w terminie i w pomyśle. Nie ma zagrożenia, pomimo tego, że dyrektor też nie dopełnił obowiązku, bo mógł przetarg ogłosić już dużo wcześniej po otrzymaniu promesy od pani wojewody, a na dzień dzisiejszy troszkę już jest ciasno, ale zdążymy. Nie widzę takiego zagrożenia. Osoba pełniąca obowiązki ma doświadczenie kierownicze długoletnie, dużo dłuższe niż dyrektor Kuzio. Pan Jan Długosz był zastępcą dyrektora SPZO w Sanoku, dużo większego przedsięwzięcia niż Leskie przez 12 lat, 4 lata był dyrektorem. Fakt, że jest na emeryturze, nabrał dystansu i nam jest w tej chwili potrzebna taka osoba, która zagwarantuje, że ten czas będzie spokojny, będzie można przygotować spokojnie konkurs, ten konkurs się odbędzie. Pan Jan Długosz, ja myślę, że wypełni w tym czasie bardzo dobrze swoją rolę. Absolutnie to nie ma żadnego znaczenia. NFZ działa niezależnie od tego, co się u nas dzieje. Będą ogłaszane konkursy, do tego czasu dyrektor będzie wpisany do KRS-u, będzie miał kto podpisywać aneksy lub nowe umowy. Nie ma żadnego zagrożenia, jeśli chodzi o kontraktowanie. Negocjacje są taką formułą dobrze brzmiącą, ale ja myślę, że NFZ już ma przygotowane gotowe propozycje dla poszczególnych SPZ-ów. A propos opozycji, to mógłbym powiedzieć tyle, że my mamy opozycję taką, która krytykuje totalnie wszystko i w każdym miejscu, czyli na dzień dzisiejszy tak, krytykowali powołanie dyrektora Kuzio, teraz krytykują odwołanie dyrektora Kuzio, krytykują powołanie Jana Długosza, będą krytykowali, że był zbyt krótko, potem będą krytykowali tego, który przyjdzie po konkursie i taka jest ich rola. Ja rozumiem, że ciśnienie rośnie, bo wybory coraz bliżej, a opozycja przez 3 lata nie zrobiła kompletnie nic dla tego powiatu. Dwie rzeczy tutaj pan jak gdyby poruszył w tym pytaniu, czyli pierwsze to zdementuje jakiekolwiek ruchy kadrowe. Dyrektor nowy wczoraj na spotkaniu z kierownictwem zakładu powiedział, że nie będzie żadnych zwolnień w czasie jego kadencji. Czyli oczywiście ktoś będzie się chciał zwolnić, pewnie uzyska taką zgodę. Natomiast jeśli chodzi o prywatyzację, tutaj trzeba społeczeństwo uświadomić i to rola właśnie mediów, że wszyscy mówiąc o prywatyzacji myślą, że to tak, starosta Pańko to sobie do kieszeni będzie nabijał kabzę, bo będzie prywatny szpital. To, o czym mówi ustawa o prywatyzacji jednostek służby zdrowia, to jest mowa o przekształceniu, ewentualnym przekształceniu SPZOZ-u w spółkę prawa handlowego ze 100% udziałem powiatu, w tym przypadku powiatu leskiego. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że na dzień dzisiejszy nie ma takich planów, nie ma obowiązku przekształcenia i o takich sprawach w ogóle nie myślimy. Natomiast to, co się tak w opinii przyjmuje, prywatyzacja, że ktoś ten szpital kupi, w ogóle nie wchodzi w grę. Przy realizacji projektu SPZOZ otrzymał 92% bodajże zaliczki na ten udział ministerstwa. Tak? To wtedy, jeśli to pomnożymy 8,5 miliona razy 92, to była poważna kwota. I tylko to, że procedura przetargowa została przeprowadzona, nazwijmy to delikatnie, w sposób mało profesjonalny, spowodowało, że po 3 miesiącach trzeba było tą zaliczkę oddać. Krótki okres realizacji projektu uniemożliwił, albo oni jak gdyby przespali moment złożenia ponownego wniosku o zaliczkę. Jak przyszło do płatności za całe zadanie, to trzeba było oprócz udziału powiatu, który powiat przelał swoje 820 tysięcy, na pozostałą część szpital musiał wziąć pożyczkę, ponieważ ta pożyczka została wzięta w firmie pożyczkowej, nie w banku, to koszt tej pożyczki przekroczył 100 tysięcy złotych.
No to jest pytanie, znaczy można inaczej odpowiedzieć, że koszt tej pożyczki przekroczył dotację z gminy Solina. Natomiast gmina Solina wspiera powiat, powiat przekazał całą kwotę, natomiast to jest dodatkowy koszt dla SPZOZ-u. To nie jest, że pożyczka była celowo na jakieś dodatkowe odsetki. Wniosek już jest, tutaj ja nie widzę potrzeby jakiejś pomocy. Jest po prostu jest pozwolenie na budowę, są pieniądze od pani wojewody, jest udział własny na ten moment, szpital zapewnia, ale tu możemy... Ja już składałem takie deklaracje, że w momencie, kiedy sprzedamy nieruchomości przy rynek 17, to przekażemy brakującą kwotę 120 tysięcy jako dodatkowe wsparcie dla SPZ. Majątek powiatu w nieruchomościach na dzień dzisiejszy to jest około ponad 20 milionów złotych. A my próbujemy sprzedać nieruchomość, której wartość na dzień dzisiejszy według wyceny to jest około 1 100 tysięcy złotych. Więc nie wysprzedamy całego majątku na pewno. A te pieniądze są, tak jak powiedziałem, potrzebne właśnie na tego typu cele.